Cześć, w dzisiejszym filmie przedstawię Wam moje pierwsze odczucia z obsługi i lotu dronem od firmy DJI model Mini 2 SE. Nigdy wcześniej nie latałem dronem, więc będzie to całkowicie amatorska recenzja, lecz przypuszczam, że większość z Was, decydując się na tego rodzaju drona, podobnie jak ja, nie ma doświadczenia w tym temacie, bo nie jest to model dla profesjonalistów. Więc jeśli przed zakupem powstrzymują Was takie obawy jak skomplikowana obsługa, brak doświadczenia czy wizja rozbicia go podczas pierwszego lotu, to mam nadzieję, że ten film pomoże Wam rozwiać wszelkie wątpliwości. Zamówiłem model 2 SE w podstawowej wersji, więc w pudełku znajdziemy przede wszystkim drona z jedną już włożoną baterią, kontroler, który jest zasilany wewnętrznym akumulatorem ładowanym przez USB typu C oraz kable, instrukcje obsługi, śrubokręt do śmigieł i dwie pary zapasowych śmigieł. Cały zestaw prezentuje się tak. Dodatkowo dokupiłem do niego drugą baterię, ponieważ jedna wystarczy na około 30 minut lotu oraz dwuletnią ochronę DJI Care za około 320 zł, która w razie uszkodzenia drona z naszej winy, na przykład uderzymy w nim w drzewo, bądź wpadnie nam on do wody, czy wydarzy się cokolwiek innego, pozwoli nam na wymianę zepsutego drona na całkowicie nowego za opłatą około 160 zł. Przed uruchomieniem drona dokonałem aktywacji pakietu DJI Care. Link do strony, gdzie aktywuje się pakiet, podam w opisie filmu. Cały proces jest bardzo intuicyjny i łatwy. Musimy podać maila, numer seryjny naszego drona oraz kod aktywacyjny z naszego zakupionego ubezpieczenia. I gotowe. Możemy bez obaw zacząć przygodę z lataniem. Do uruchomienia drona, poza kontrolerem i samym dronem, będziemy potrzebować aplikacji DJI Fly. Ja przed momentem ją pobrałem i zarejestrowałem nowe konto. Jedyne, co musiałem podać podczas rejestracji, to mój adres e-mail. Aplikacja, jak i samo konto, jest darmowe. Włączam kontroler oraz drona. Za pomocą uchwytów mocuję telefon oraz łączę go kablem z pilotem. Aplikacja od razu wykryła drona. Teraz, aby wyświetlić podgląd obrazu z kamery drona na telefonie, musimy kliknąć przycisk GoPlay. Cały proces jest bardzo intuicyjny. Od aktywacji DJI Care, założenia konta w aplikacji, czy pierwsze parowanie urządzenia. Wszystko przebiegło bardzo szybko i bez żadnych problemów. Czas na pierwszy lot. Pogoda za oknem nie rozpieszcza, więc sprawdzimy, jak dron lata w pomieszczeniu. Do poderwania drona do góry możemy użyć małej ikonki dostępnej w aplikacji, widocznej na ekranie telefonu po lewej stronie. Należy w nią kliknąć, a następnie przytrzymać palcem przycisk. Dron wzniósł się na około 1,5 metra i zawisł stabilnie. Mamy czas na wyczucie, jak działa kontroler. Dron zawisł w powietrzu dosłownie nieruchomo. Jest bardzo prosto nim sterować. Lecz weźmy pod uwagę to, że jesteśmy w pomieszczeniu, więc dron nie jest narażony na żadne podmuchy wiatru. Na dworze może być nieco ciężej. I tutaj pokazałbym Wam, jak wyglądał mój pierwszy lot z kamery drona. Lecz po wylądowaniu i zgraniu filmu na komputer okazało się, że akurat tego pliku nie mogę otworzyć. Jest jakiś błąd, więc taka niemiła niespodzianka na początek od DJI. Mój pierwszy lot na dworze, mimo włączonego nagrywania, nie uwiecznił się. Pogoda nie sprzyja, ale wyczekałem kolejny moment bez deszczu i podjąłem następną próbę. Tym razem udało się, plik można otworzyć. Wzniosłem się dronem na wysokość około 120 metrów, polatałem trochę po ogrodzie i jak na 30 minut latania pierwszego dnia, uważam, że dron jest lekki, co czyni go podatnym na podmuchy wiatru, w szczególności w takiej pogodzie, jaka była dzisiaj. Jednakże, jeżeli będziemy latać przy sprzyjającej pogodzie, to naprawdę ciężko będzie go uszkodzić. Dron w powietrzu zachowuje się stabilnie. Gdy puścimy oba joysticki na kontrolerze, dron utrzymuje się w powietrzu nieruchomo, więc nie musimy martwić się o ciągłe utrzymywanie wysokości, co zdecydowanie ułatwia nam latanie oraz nad nim kontrolę. Także takie są moje wrażenia po pierwszych kilku godzinach od wyjęcia drona z pudełka. Jestem pozytywnie zaskoczony łatwością parowania urządzeń oraz samej obsługi drona. Zdecydowanie polecam go dla amatorów, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji latać dronem, w szczególności gdy dokupimy sobie opiekę DJI Care, która pozwala nam na bezstresową naukę latania. Dzięki za obejrzenie filmu, jeśli spodobał Ci się, zostaw łapkę w górę i komentarz. W kolejnych filmach na pewno zobaczycie drona w akcji.